W Galerii Sztuki Papieru w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju na odwiedzających czeka nowa wystawa zatorskiej artystki Marii Matyi Rozpary zatytułowana Krawędź. Pani Maria przyjechała do nas ze swoimi pracami z Sosnowca. Inspiracją dla niej są różne właśnie tematy związane z chrześcijaństwem, z przemijaniem, z życiem człowieka, a głównie do ich wytworzenia stosuje włókna naturalne. Jest to papier przez nią osobiście wypreparowany z włókien roślinnych, głównie z trzciny, z juki. Są tutaj też włókna przenikające się, pozyskane z lnu. Także takie typowo naturalne bardzo obiekty. No i faktycznie to, co pierwsze rzuca nam się w oczy, to ich trójwymiarowość, ich faktura, no i też dość spore rozmiary. Krawać, kroić, przekrawać, szukać to, co w środku, prawda? Badać krawędź, prawda? Musimy coś podzielić, oddzielić. Właśnie myśląc o słowie krawędź, tego typu skojarzenia się pojawiają, dzielenia czegoś. Temat jest nieprzypadkowy. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo, można powiedzieć, szeroki, obejmuje szeroki zakres różnych wyobrażeń i skojarzeń. Ale no właśnie o to mi chodziło, żeby pobudzić różne właśnie wyobrażenia, żeby skierować na różne obszary tematyczne. Mówię o sensie mojej pracy artystycznej, mojego stosunku do religii, bo też tutaj dotyczą te prace tego tematu. I również swoją sztukę chcę w to zaangażować. Dążę do tego, żeby również sama oprócz tematu zachwycała ta materialność, więc dążę do tego, żeby ta forma była bogata, żeby też w jakiś sposób pobudzała tak nasze zmysły, po prostu zachwycała samą materią, samą urodą tego materiału, strukturą tych włókien, różnych faktur. Zasugerowałam się kolorem całunu. On jest właśnie taki płowy, taki szary, z akcentami ciemnego brązu. No i właśnie to jest, wydaje mi się, no, główny taki impuls, że ten kolor tutaj dominuje. Pięknie wszystko przygotowane, piękne miejsce, bardzo się cieszę, że w Muzeum Papiernictwo właśnie te moje prace z papieru mogą być eksponowane. Także wydarzenie bardzo starannie przygotowane przez dyrekcję, bardzo też no, z dużym uznaniem widzę, patrzę na wysiłek tutaj wszystkich zatrudnionych, naprawdę no, duży profesjonalizm, no, i naprawdę gratuluję Państwu takiego pięknego miejsca. Nową ekspozycję w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju można podziwiać do 13 czerwca.